Dawaj, co? Jest to zgorsza od polskiego hitboxu? Polski freestyle. No jest. A potem jest tylko atomowy holokaust. Dobrze, słuchajcie, siemacie. Zmieniłeś się. Ja się nazywam Jacek. To są dwa Sławy. Zaczynamy spotkanie w Empiku po 2 latach ponownie w Poznaniu. Na spotkaniu oczywiście, bo na koncertach byliście wielokrotnie. Powiedzcie mi pierwsze pytanie, jak idzie wam człapanie do fizycznego złota za fizyczne sztuki sprzedanych ludzi sztosów? Nie będzie złota z ludzi sztosów, chyba fizycznych. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że sprzedaliśmy 12 tysięcy z jakimiś groszami. Nie kupiliście ich więcej tej płyty nawet po premierze, że tam jest słowo, nie będzie złota. A nie liczamy wyświetleń, więc nie będzie złota. Wasza wina, wasza bardzo. Mamy ludzie sztosy ze sobą w pudle kartonowym, ale zabroniono nam sprzedawać płyt w Empiku bez parego. Nie wiem dlaczego. Wasza wina. Tak, musicie się dzielić tym mikrofonem, ponieważ mam jeden mikrofon. Bez sensu. Może się spotkamy za 2 lata, to dorobisz się drugiego. Ale to Empik się musi dorobić. Na waszych płytach. To nie pozwalają nam płyt sprzedawać, mikrofony mają dwa. Ktoś tu nam podkłada świnie, przyjacieli. Tak, tak, tak. Właśnie, a jak to od premiery minęły już ile? 2 miesiące od premiery Dundas Flow. Jak tam sprzedażowo? Tak jeszcze popytam się o te liczby. Lepiej niż ludzie sztosy, tak samo? Zdecydowanie lepiej na tym etapie. Nie będziemy rzucać, bo... Nie musimy. Widzieliśmy rozpiskę, ale też do pewnego okresu, a dzisiaj już jest znowu podwojenie, dwukrotność tego okresu, więc nie ma sensu. Ale nie mamy tego jeszcze na papierze, więc też nie chcemy strzelać i nie będziemy wam podawać liczby sprzed miesiąca, bo jakie to ma sens? Garasz jak polityk. Jestem psychologiem. Z kształcenia? Nie. W ogóle. Z końca naszych pseudonimach. My przedsięwzięliśmy sobie pseudonim więzienny. Nasz DJ jest Globusem, to jest Żyła, jestem psycholog. Dzień dobry. A nasz menadżer? Księgowy. Także nie podskakiwać. No właśnie, dobra, wywołaliście ten temat, więc muszę. Słuchajcie, widziałem wczoraj na Instastory bodajże, że byliście w studiu. Studio Time było grane. Więc mam teraz pytanie, czy już tak... W razie czego planujecie, żeby przed waszymi nowymi utworami, jak u Akona pojawiło się to Convict, tak? W razie czego tam po 20 kwietnia? Od kłamania jest Żyła. Convict z angielskiego? Skazany. Że sąd. A, do tego pijesz? Mhm. Dlaczego przed 20 kwietnia? No po 20 kwietnia raczej, bo tam ma być ta sprawa wtedy. A, naprawdę. No. Sprawy są dwie, jest cywilna, jest karna. W jednej jestem świadkiem, w drugiej mam być pozwanym, ale 2 razy zapomnieli dopisać mnie do pozwu. Nie wiem, co się wydarzy. Natomiast kiedy pojechaliśmy do Lublina na sprawę ostatnio, graliśmy tam koncert akurat przypadkiem, sąd nam zwrócił 400 zł za benzynę, benzyna kosztowała nas 200 zł, więc jestem 2 bomby do przodu. Featuring i tak właśnie ruchamy polskie państwo, które rucha w szkole. Pięknie. Słuchajcie, po wydaniu Ludzi Sztosów zagraliście pierdeliard koncertów, festiwale, małe kluby, duże kluby, wszystko było. Fity, kwity, wszystko się działo. I przed wydaniem tej płyty, Dundas Flow, czuliście, że możecie wszystko tak naprawdę, że możecie na tej płycie nagrać ją taką, jaką jest. Możecie nagrać hip-hop 3.0, bo sami określacie Ludzie Sztosy jako hip-hop 2.0, ale wybraliście ten kierunek. Tak było? Czy tak nie było? Bo mogliście wszystko tak naprawdę, tak mi się wydaje. Ty też mogłeś przykryć ten tatuaż po 2 latach, ale nie zmieniłeś tego. Ale pokażę ci fajne zdjęcie. Pokaż. Nie teraz. A co tak zmieniasz temat? Pogonia na telefonie, mam go w Google Drive. Pokażę wam po wywiadzie, naprawdę. Pokażę wam. A co z tym tatuażem? A stawisz screena na relację... Nie ma problemu. Jakie było pytanie? Że po wydaniu Dundas Wróć Ludzi Sztosów mogliście wszystko zrobić, tak? Mieliście tak duże zaufanie fanów, tak dużą publiczność, że mogliście zrobić wszystko? Zrobiliście tą oto płytę. Trochę zaskoczyliście swoich słuchaczy. Dlaczego tak? Bo mogliście zrobić tylko 3.0. Wszystko. Ty mu to powiedz. No. Od kłamania jest psycholog. Bo mogliśmy zrobić wszystko. A zrobiliśmy tak, bo wyszło to naturalnie, ale znaczy inaczej. Właśnie, ty. Ja się tym zajmę. Schylmy się. A jakie było pytanie? Ale chcecie mnie zmęczyć. Słuchaj mnie, mój drogi. Mogliśmy wiele, a dbaliśmy się też bardzo wielu rzeczy. A to było zupełnie naturalnie. Tak jak chcieliśmy to zrobić, czuliśmy, że mamy dużo większe możliwości, że mamy dużo większy fanbase i że dzisiaj nawet bez rzucania na nasz fanpage informacji, że tu jest spotkanie, że tu i tak przyjdą ludzie. Także my jesteśmy świadomi tego, że możemy więcej. Niemniej jednak nie będziemy czuć się w głowie jak pewnie w związku z tym, że jakąś tam drogę sobie kiedyś przetarliśmy, bo to nie o to chodzi. Mes miał kiedyś taki fajny wers, żeby sobie nie wyobrażać za bardzo, że ludzie cię znają. Tego się trzymają. Ała. Okej. Dobrze. Właśnie, i tak się zastanawiałem, czy jesteście dobrze zmatne? Bo mam... Nie.
No właśnie, bo to jest tak, jest taki utwór 1000 metrów, czyli kilometr, i często podaje się na przykład w programach typu Discovery czy National Geographic, że coś musiało być takiej a takiej wielkości, żeby to widać na przykład z kilometra czy z 2 kilometrów. To można by obliczyć na przykład, jak duża miałaby być ta dupa, żeby ją było widać z tego kilometra, nie? Wiesz co? Tak. Aha. Oho. Lubię duże dupy i płaskie brzuchy. Tak. Ale czytałem tam wywiad w magazynie Vibe, że jednak tam Nicki Minaj to raczej nie. Nie, bo to sztuczna pupa, sztuczne nic nie jest fajne. Sztuczne kwiaty są fatalne. Uh-huh. Sztuczny miód jest chujowy. Sztuczna inteligencja jest niebezpieczna. Niebezpieczna. Skynet? Dlatego zawsze, jak to się mówi, kłaniam się bankomatom, żeby kiedyś, jak przejmą władzę nad światem, żebym nie był ofiarą. Ale jest teraz moda, dziewczyny chodzą na siłownię i powiększają sobie pupy naturalnie, to fajne akurat. Ale są też majtki push-up, to nie? Coś takiego istnieje. Tak, moja mama miała majtki ściągające, kiedy pomagałem jej zakładać. To nie jest kurwa takie proste sceny. Dokąd brnie ten wywiad? Wróćmy do muzyki. Nie, to jeszcze a propos teledysku, wasz bodajże drugi teledysk. Czy korzystaliście kiedyś z Destroy Roomów, tak for fun, czy wyładować agresję? Bo w Poznaniu wiem, że jeden jest, no w Warszawskim rejonie. Stary, kij z tym Destroy Roomem, my się dowiedzieliśmy o tym, słuchajcie, może wy o tym wiecie, bo jest na pewno w Warszawie jeden i nie wiem, czy nie ma przypadkiem drugiego w Poznaniu. To jest pokój, w którym teoretycznie idziesz się bać. Scary motherfucking piece of shit room. Jest w Poznaniu taki. Tam się podobno wchodzi, oni zatrudniają aktorów, którzy to aktorzy odgrywają jakieś role w tych pokojach. Każdy kolejny pokój, do którego przechodzisz, hej, polega na tym, że musisz się z niego wydostać. Natomiast jest tam ciemno i nie wiesz, co cię spotka. Może być tak, że na środku tego pokoju jest studnia, wkładasz tam łeb, a tam ktoś cię wciąga regularnie. Nie wiem, co się dzieje w przypadku zejścia albo zesrania się. No to drugie właśnie jest bardziej nawet gorsze. Ale słyszałem, że tam ludzie normalnie z dziećmi przychodzą i te dzieci też bluźnią, bo też się mogą wyrobić. Także są takie rzeczy, z tego byśmy chcieli skorzystać. W Destroy Roomie nie byliśmy nigdy, widziałem kiedyś w TVN-ie, czyli jak ten Heiser miał o tym reportaż. Czyli ten w teledysku to jest zaaranżowany Destroy Room, to nie jest prawdziwy. Jest prawdziwy. A, jest prawdziwy. Okay. Tak, typ nam zmieniał scenografię. Jakie scenografię mogliśmy sobie wybrać multum. Niestety był ten pokój malutki i jak zaczęliśmy szastać tymi przyrządami tak, jak chcieliśmy nimi szastać, to zaczęły latać odłamki w naszą stronę, w stronę kamery i sprzętu. Także to nie jest dobre miejsce na kręcenie klipu. Mhm. No niebezpiecznie. Ale jest bardzo terapeutyczny, że tak powiem. Wyszedłem stamtąd trochę innym człowiekiem. Czy pani przyszła typowo na spotkanie z nami? Nope. Słuchajcie, w jednym z wywiadów mówiliście, że chłopaki z MBO strasznie tam zaiwaniali na tej autostradzie, że się z nimi ścigaliście, chcieliście wyprzedzić, ale wiecie co, strasznie jest trudno wyprzedzić inny samochód, kiedy idzie się na lawecie, no nie? Więc nie wiem, jak chcieliście to zrobić. Śmieszek. Trochę nie przygotowałem. Byłem ostatnio na wakacjach krótkich w Rzymie i oglądałem nowe Alfa Romeo Giulia, Quadro Filio dla Radka. To do niego ja bym chciał coś wytłumaczyć, zanim walnę ci w mordę. Chodzi ogólnie o to. Ja już mam trochę dosyć. Ja rozumiem, że to jest śmieszne, sam z tego walę. Alfa Romeo jest głównym do pewnego momentu. Do momentu, w którym nie posiada silnika diesla. Ale nie te Twin Sparki zasrane 1.4, 1.6, które wychodziły wcześniej. Ja mam 1.9 i od TD. Zajebisty silnik, naprawdę. Jak pójdzie na lawetę, to dlatego, że każdemu z was zdarzy się być na lawecie kiedyś, czymkolwiek. A ile ostatnią mechanikę zostawiłeś? Dużo, ale dlaczego? Dlatego, że mi kiepsznęły dwie najgorsze rzeczy, które w dieslu się mogą zepsuć. I akurat trafiło na mnie, akurat w tym samym momencie. Tłumaczę się, przepraszam. Natomiast fakt jest taki, że czym ty jeździsz? Jeździłem Punto. Też jeździłeś Punto. Też Fiat. A wiesz dlaczego nie jeżdżę? Bo się zepsuło, gówno włoskie. Też jeździł Puntem. No, pamiętam. Ja bardzo lubię włoską motoryzację, to prawda. No, aż do bólu. Mm. Tak jak ty, fajne tatuaże, no. Znakomicie. Jacka Punto miało diamentową gałkę. Tak, i było skóra Sergio Tacino. Zwłaszcza jak kolega jechał obok. A ty syna masz, słyszałem. Córkę, syna? Syna. Jest na Maciej 645, gdyby się nie wiedzieli, bo drodzy youtuberzy. YouTube. I to on jeździł Punto na pasażerze. Tak, tragedia. Kałem. Automat. I teraz basyna. Boom! Co z tym konkursem dotyczącym producenta, który podsyłał wam te bity i tak podsyłał wam taki badziew i na końcu wysłał bęk? Czy ten konkurs został rozwiązany w jakikolwiek sposób? To są konkursy bez rozwiązania. Nie liczyłbym na... Znaczy kiedyś pewnie powiemy, tak jak dwa lata temu był konkurs, na której zwrotki chciałem się pisać. Powiedziałem w końcu, że to doryma. Myślę, że za rok, dwa też damy znać, który producent nas tak potraktował. Dobrze. Rado w numerze Tough Love nawiązuje do tego numeru grupy Hill Records, Ej Ziomek. I tak zastanawiam się jako łodzianie, no bo teraz możecie mnie poprawić, jeżeli się pomylę. Jesteście ostatnimi takimi zawodnikami z Łodzi, którzy wypłynęli na scenę mainstreamową. Zgadzacie się ze mną czy nie?
Późno, bo późno, ale wypłynęliście. No i teraz można powiedzieć, że po was kolejnymi takimi personami może być zespół Hill Records. Może albo nie może. Ale kibicujecie im jakoś, tak trzymacie kciuki, czy ale tak obserwujecie? Nie za bardzo. My się poznaliśmy tak naprawdę, przybijając sobie piątki dwukrotnie w życiu i znamy tak naprawdę tylko i wyłącznie ten numer, a też nie znamy go z ich strony, tylko ze strony Tadzego. Więc jak to ciężko powiedzieć, nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy, nie śledzimy łódzkiej sceny za bardzo, bo zawsze wychodziliśmy z założenia, że jak coś jest fajne, to przyjdzie do nas samo. I tak. Daj mi spokój. Wróżę dużą karierę producentowi Hill Records, bo robi super bity. Może będzie na następnym albumie dwóch słabów. Kto wie. Dlatego słyszałem, że ten producent już nie jest Hill Records. Nie wiem, czy możesz o tym mówić. Może to nie jest dobra odskocznia, w sensie dobra wyskocznia. Może Hill Records po prostu generuje fajnych ludzi, a potem oni odchodzą. Tak sobie już tworzę teorię. To tak no, często... Psycholog. Żyła. Tak często było w polskim rapie. Ja. Yep. Właśnie. Dobra, tu miałem taki running joke przygotowany, chyba sobie podaruję. Dawaj go, Jaca! Dobra, trzymacie się mocno? Bo widziałem ostatnie wywiady. Backstage TV, Kuba Stemplowski, Politogon Rapid. Trzy razy ten sam outfit. To jest przyzwyczajenie się takiej więziennej rutyny? Ale zaczął się. Jedziesz żyło. Dzisiaj na wywiad z tobą i na wywiad dla 3.48 mamy przygotowane różne koszulki i bluzy, żeby się nie powtarzać. A ja na wszelki wypadek zostałem w kurtce. Świetnie. No, ale nie, no co? Co nie, mogę powiedzieć? Czy trzymamy się mocno? Mam notes, w którym mam punchline wypisane na przyszłość i mam... W jednym zapisane trzyma się mocno Miśko, a... Yeah. Jak tam wasze ciuchy w ogóle? Bo zrobiliście, uczyniliście. No zobacz. Fajnie zadowoleni? Zobacz, jaka bawełęka. Zadowoleni, bo to takie schludne, ładne, przejrzyste. Co prawda chcieliśmy zrobić, wiesz co jest lepsze od smaku jointa, smak następnego jointa, ale podobno wzór jest zarezerwowany już. Fajne, ładne to. Tak. Long sleeve już się sprzedał. Te też rzeczy. No właśnie, i teraz generalnie jest tak, że umówmy się, jeżeli bym miał wymienić źródła dochodu nawet raperów, to bawełna stanowi tam istotną część tego dochodu. Czy wy macie zamiar w to iść, czy to jest tylko zajawka koncertowa, ciuchy takie, taki merch mały, nic? Nie będziecie produkowali, nie wiem, dresów, piżam, szlafroków, czapeczek, kapci? Nie wiemy zupełnie tego. Dlaczego nie? Nie jest tak. Zależy, czy wam się chce, czy nie. No właśnie, nam się nigdy nie chce, ale to jeszcze nic nie znaczy, że nie warto do tego było zrobić. Tak nie wiem. To zrobiliśmy do współpracy z tą firmą? A może kiedyś zrobimy coś sami? Czujesz jak modelka w Dzień Dobry Tatuaży. Oni ubierają te dupy, oni tam są... Każdy raper zawsze chciał mieć swoje ciuchy. Od małego, stary, zawsze chciał mieć swoje ciuchy i teraz dumnie noszę i prezentuję. Czy będzie coś więcej kiedyś? Nie wiem. Chciałbym. Może da. Dobrze, teraz tak na poważnie. Numer, a może by tak, taki metaforyczny trochę. Zastanawiam się po odsłuchaniu tego numeru, gdzie są takie prywatne Bieszczady każdego z was? Wracacie z takiej 3-4-dniowej trasy koncertowej, w głowie trochę szumi, wiadomo muzyka, przejechane kilometry. Gdzie odpoczywacie? Gdzie się, nie wiem, chillujecie, wyzerowujecie? Gdzie się chillujemy, wyzerowujemy, czy byśmy chcieli to robić? No robicie to naprawdę, tak? Nie tak, że tam te Bieszczady, jakieś tam Bora Bora, tylko tak, na serio. Gdzie wam się to udaje, że tak powiem, żeby nie zgubić może? No poważnie to psycholog, co? Mm-hmm. Jorzek się wyprowadził z Łodzi na Pomorze. Dlaczego mówisz po lata? Bo chcę ci powiedzieć, gdzie ty będziesz mieszkał za chwilę. Mam raczej, bo on już wie. Także mieszkam sobie na Pomorzu i tam odpoczywam. Wdychasz jod? Jod jest tylko jesienią, mój drogi przyjacielu. Studiowałem geografię, więc wiem. No właśnie nie wiesz. Zajebiście blefuje, nie widzisz? Właśnie nie widzę. I odpoczywam tam, bardzo się cieszę, kiedy jestem tam, bo naprawdę sam klimat już tego miejsca wprawia mnie w taki lekki relaks, na który sobie mogę wówczas pozwolić. Także zdecydowanie dom. Nowy dom. Dom. Ja się relaksuję uprawiając sport. Sport. Tak po prostu. Wam z teścia. Dobrze. Od tyłu. Co? Od tyłu. Jak punto? Od dwóch lat jesteście uczestnikami tej mainstreamowej polskiej sceny rapowej. Domyślam się, że wydając albumy i w podziemiu, i wasz pierwszy legal, mieliście jakieś wyobrażenia o tej scenie. Rzeczy różne. I no, zderzyliście się z nim jak Beingi z wieżami World Trade Center. Jak to zderzenie, wyszliście z tego zderzenia? Coś was zawiodło, coś was nie wiem, zaskoczyło, im plus, im minus? Jakie macie takie ogólne refleksje po tym wszystkim, po tych dwóch latach? Backstage są małe i śmierdzące i są piękną metaforą polskiej sceny. No na przykład w Starym Bazylu tam to było ale zło. Teraz będzie trochę lepiej, nawet dużo lepiej. No,
No, w tym Nowym Bazylu jest faktycznie więcej miejsc. Mm-hmm. Taka loża u góry, można popatrzeć. Myśmy się nie spodziewali Bóg wie czego, bo myśmy starzy, już wtedy zawsze to podkreślamy, więc nie mieliśmy wygórowanych oczekiwań. Na szczęście pozawiedlibyśmy się. Polski raper nie żyje tak jak amerykański raper, umówmy się. No właśnie. Nawet jak słowacki taki rytmus na przykład, jak on żyje. Albo Mickiewicz. Słowacki rytmus. Słowacki rytmus, to innego nie ma. Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, no dobrze, ale tak na serio, byliście w tym studiu, no to już coś pracujecie dalej? Czy to była jakaś gościna nagrywka? Nie, przestań się tego czepiać. Nagrywaliśmy gościnkę, nie powiem jeszcze do kogo, bo nie możemy, ale chcielibyśmy już zacząć, żeby nie popełniać... Też nie chcę mówić, że to był błąd, że nie nagraliśmy płyty od razu, bo fajnie, że mogliśmy trochę w sobie dojrzeć, że ta muzyka w nas mogła dojrzeć i że mogliśmy wypuścić coś takiego, bo jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Także z jednej strony błąd, bo fajnie jest kłuć żelazo, z drugiej strony pierdolę głupoty i przysiadasz wtedy, kiedy masz ochotę. Teraz chcielibyśmy przysiąść wcześniej po prostu. Iść dalej. Za ciosem. Są takie wersje na albumie, że projekt jest w drodze u ciebie, a u nas są drogi w projekcie. Ale macie trzeci największy dworzec kolejowy w Europie w tej chwili. Który jest praktycznie nieczynny. Super. Są tam trzy pociągi dziennie. To i tak lepiej niż u nas. Mamy galerię handlową z poczekalnią. I podobno idą grube miliony na renowację centrum, więc może jeszcze w Łodzi będzie życie na osiedlu. Tam się dużo dzieje, ale ja się wyprowadziłem, więc się nie znam. Łódź faktycznie zmienia się na lepsze. Dużo inwestycji, nowe centrum miasta, EC1, bla bla bla. Natomiast drogi są w fatalnym stanie. Jeździmy dużo po Polsce autem co weekend i nigdzie nie jest tak źle jak w Łodzi. Także twoja Alfa Romeo naprawdę oddycha świeżą podłogą w Trójmieście. U Łodzi drogi są najgorsze. Wojska Polskiego, Inflanska, dramat. Dramat, w Andach. Ale Łódź się zmienia. Ja zawsze byłem antyłodzinnym. Nie wiem. Byłem niechętnie nastawiony do swojego miasta, to się zmienia. Hej, to Łodzianin. No właśnie, teraz jestem filo-Łodzianinem. Słuchajcie, kiedy klip do ATCS? Plemię zwane Sławy, bo podobno taki powstawał, czy powstał. Wierzyła. Żyć terminem. Żyć terminem. Okłam ludzi. Kwiecień. 1 kwietnia. Dobrze. Nie, no lada moment. Kwestia 2-3 tygodni. Tak myślę, dzisiaj będziemy dokręcać ostatnie dokrętki na koncercie, na którym mam nadzieję będziecie. Ubierzcie się ładnie. Wszyscy będziecie. Najlepsza wielka. Dobra. Tak, a powiedzcie mi, jak to było z tą miejscówką na wasz klip i klip Eldo? Jaka jest szansa spotkać się w dużej Polsce 38 milionów ludzi, akurat musieli się spotkać dzień po dniu, czy tego samego dnia? Zajeżdżamy, słuchajcie, na lokację. Było bardzo zimno, tego dnia jakieś minus 20 na miękko. I my z Radkiem i z gościem, który prowadził wtedy auto, pojechaliśmy na stację benzynową ogrzać się, wysikać i wypić kawę. A ekipa filmująca została. No i dzwonią do mnie po 20 minutach, mówią, ty... Jak byście zamawiali te panienki? No i okazało się tak po prostu, że Eldo przyjechał, ale mieli pozwolenie, więc trochę byliśmy na ich łasce, bo my na nielegalu tam kręciliśmy, oni mieli pozwolenie 4 dni. Nie wiem, co robili tam 4 dni, porównując nasze teledyski. Zupełny przypadek. Nasz teledysk jest fajniejszy. Taka prawda. Taka prawda. Taka prawda. W ogóle ten ośrodek czasowy jest dosyć zapomniany, ale obawiam się, że po tych dwóch klipach tam... A to znaczy się złomia, że nie mają YouTube'a, to może nie sprawdzą tego, bo to rozbiorą do gołej śrubki tam. On już jest w takim stanie średnio autentycznym. Podobno pod koniec roku, czy w połowie tamtego roku jeszcze było bardzo, bardzo fajnie, ale coś ostatnio intensywnie ludzie zaczęli dowiedzieć. Nie polecam już jechania tam. Może to są ci tacy, oni się jakoś tam nazywają, co chodzą po ruinach. I Urbex, coś tam. Ale oni nie podają adresów i oni bardzo trzymają zamknięte te miejsca w tajemnicy i środowisku hermetycznym. No, boję się. Tam jest, ciekawostka tam z okrąglaka jednego. Oglądaliśmy wszystkie te pokoje, ja mam jakąś taką korbę, że jak widzę opuszczone miejsca, to zastanawiam się, co tam było wcześniej, bla bla bla. Tutaj też chciałem poznać historię tego miejsca. Mało tego, jest ono wystawione na sprzedaż. Jak macie wolne 6 bani, to tam jest do zakupienia. Tam się nie ma co śmiać, bo to są 3 budynki, cokolwiek do renowacji, ale tam jest chyba ile hektarów tej ziemi? Kutas. To chyba tak nawet było napisane. I chodziłem sobie po tych pokojach, tam już drzwi były powyłamywane, klamki poukradali, no bo czemu mieli tego nie rozkraść, ale jeszcze były rzeczy nieruszone podobno 2 miesiące wcześniej, czyli na przykład w kuchni były zestawy z żyrardowa, szklanki, jakieś inne głupoty, jeszcze popakowane w folię. Natomiast tak sobie... Ceramika z Bolesławca, tak jest. I chodzę, oglądam, patrzę, zaciekawiony, z wypiekami na twarzy. Tam jeszcze łóżka, piece, jakieś kaflowe, coś tam, wchodzę, a tam kurwa gówno na ziemi. W jednym pokoju ktoś regularnie nastał. Zrobił tak zwanego papieżaka.
Zrobimy konkurs, jak zgadniecie, który to pokój, to będzie płyta, dobra? Jak zgadniecie, się, kto się zestrał. Jaka jest rozpiętość pokoju? Od 1 do ilu? 100? 200? Tam jest chyba 200 pokoi do dyspozycji w 3 budynkach. No to mają. Także jest mogą zgadywać. No. Super. A czy to będzie ostatni teledysk ATCS? To będzie ostatni klip do płyty? Zgadza się. Teoretycznie tak. Praktycznie też. A chciałem też tak zauważyć, że jakby w klipach ominęliście te bęgerozy takie. Nie ma ani goździkowej, ani Penga Boysów, ani Tough Love, tak? Chyba świadomie to zrobiliście, prawda? Że tak... no, takie rzeczy już robiliśmy. No, pierwsza płyta, wiadomo. Ta ale pierwsza... zabierz mnie bęger. Tak. Furia bęger. Podoba mi się. Mikrofon działa w ogóle? Działa. Furia też bęger. Ja po prostu dremordę, więc jestem bardziej domyślniejszy. Na płycie pojawiają się takie nawiązania do dosyć starych rzeczy, czasów minionych. Jak na przykład wątroba Boriksona, ja nie wiem, czy słuchacze szanowni pamiętają, że Borikson kiedyś miał ksywerekin. Pojawia się też numer estrogen, który jest jakby kontrą do testosteronu. Dzisiaj sprawdziłem, ten numer K jest z 2003 roku. Tam dzisiaj jest nawiązanie do Damy Radę. Jak ludzie tutaj. 2002 rok. Ja się zastanawiam, kto to skuma. No, to są takie rzeczy, które są jakby dla osób starszych. To są fajne odniesienia. A to nie jest w naszym interesie, żeby oni to kumali. No właśnie chciałem, i to jest clue tego pytania, czy zmuszacie ich do grzebania w tak zwanej historii? Nie. Mamy to trochę w dupie. Mhm. Robimy muzykę taką, żeby nam się przede wszystkim podobała. Nie robiliśmy nigdy pod publiczkę. Ale jeśli skłonimy ich do zapuszczenia swoich wici na Rap Genius i potem dalej, to fajnie. Mhm. Zwłaszcza, że przekazujemy wartościowe nawiązanie, bo jesteśmy bardzo wartościowymi ludźmi. Kaja Bregowicz, Trasa, wrócili. Grzesień, Człowieku, w Łodzi zaczynają. Mam tą płytę. Mam bilet. Brawo. Dobra, jestem na liście, nie, ale spoko. Ale u Kai czy u Bregowicza? U Mateusza Damka, Skrzypka. Dobrze. Fajnie tak edukować podświadomie, nie? Tak, no ale z tą wątrobą Boriksona to w ogóle jest bardzo pomysłowy pan. Czasami jak sobie wysyłamy nowe zwrotki, piloty, to ja mówię do niego, on mówi do mnie, ale stary, tego nikt nie zna, tego nikt nie wie, a wtedy ten drugi mówi, mam to w dupie, co z tego, no. Słuchajcie, bo wielokrotnie poruszamy temat gości u was na albumie, już to mówiliście, więc nie będziemy maglować tematu, a czy nie myśleliście może, żeby zamiast na przykład Taco Hemingwaya użyć tego syntezatora mowy Iwona? I z ghostwritingować mu zwrotki? Bo jest takie powiedzenie, że ktoś powiedział o rapie Taco Hemingwaya, że to jest jak syntezator mowy Iwona czytający posty bogatego studenta na Facebooku. No nie wiem, co jakoś można by to tam wystąpić ewentualnie. I to też jest dobry motyw na to, jak już będzie ta sprawa w sądzie, nie daj Boże, trafić do więzienia. Aztek. Nie wiem, czy opowiadałem już o tym publicznie, ale sędzia się mnie pyta, bardzo komaty sędzia, tak 40 parę lat mówi, w jakiej stylistyce obraca się pana zwrotka? No to ja mówię, że to jest braggadocio, a on mówi, proszę przyliterować. Przyliterowałem w sądzie Bragadocio. A jeszcze był hit. Bo ja w swojej argumentacji napisałem, że pierdolony Jurek Mordel, pierdolony z partyką wzmacniającą, nie miał na celu obrażenia. Nie pozwa, ja jestem pozwem. Pozywającego. Powoda, dziękuję. Tak samo jak Tetris piszący w swojej zwrotce pieprzony Excel nie chciał obrazić giganta Microsoft. A sędzia się mnie pyta, czy uważa pan, że pan Adam Hrabin nawinął pieprzony Excel, nie pierdolony Excel, dlatego że nie zgadzały mu się sylaby, czy może bał się obrażać giganta Microsoft? Naprawdę, abstrakcyjna w ogóle rozmowa. Jak proces tak. Kawki, no ja to naprawdę tak, kosmos, tak. Kosmos. A propos Kawki. A tak. Jeszcze ostatnie pytanie, już zakończmy ten temat. Czy planujecie koszulki Free Aztek, w razie jakby poszło coś niepomyślne? Wróćmy do tego Taco Hemingwaya. Dobrze, czy będziecie bronili tytułu Rap Clash w Olsztynie w tym roku? Nie będzie. O. Nie będzie powtórki. O, jestem smutny. Bo ty relacje lat kręciłeś. 2,48, cały pakiet. Nie, no cmentarna. Nie. Ale widział co? Z was ktoś to? Patrz, on widział, dlatego tam jest tylko jedno wyświetlenie. Mieliśmy bardzo duże szczęście, ponieważ oryginalnie mieliśmy się kleszować z Grubsonem i ekipą. No to zjedliby nas na miękko, bo to jest najlepszy skład koncertowy w Polsce. Szaleńcy bardzo mocno. Udało nam się, potrafiliśmy na wujka samozło. Nie będzie powtórki, więc nie będziemy bronić. Ja bym nie chciał bronić. Będziecie obrońcami tytułu na wieki wieków amen już teraz. Tak, dzięki bon. Tak o Hemingway, stary, no ma taką stylistykę, mi to siedzi. Nie jest talent flow, ale jest dobrym pisarzem. Może on biega ten pociąg w Łodzi, jeden z tych trzech na tym dworcu. Mm. Do dzisiaj tam błądzi, to jest duży budynek. Może nie może wyjść z podziemi, nie wiem. No, z podziwu. Ostatnie pytanie, jakie było? No ten Rap Clash. A, nie, było o Free Aztek. To już koniec?
Tak, koniec. A coś 3/4 było jego w barze więziennej, nie zapisz się czekować. Prison Break, taki wywiad. Prison Break. Jeszcze, dobrze, jest jeszcze jedno pytanie od tak zwanego fana z internetu. Ale na nie już odpowiadaliście, więc pewnie się powtórzy. Czyli sam sobie wymyśliłeś to pytanie, tak? Nie. Gość jeden, jego mąż zapytał się, dlaczego DJ Flip nie gra z wami koncertów, nie widział wywiadu, między innymi u Backstage TV, bo tam już na to pytanie powiedzieliście. Dlaczego nie gra? Ja się domyślam, no mogę powiedzieć, ale to nie trzeba być jakimś geniuszem Einsteinu. Ma w tym roku maturę, więc myślę, że bardziej się na tym skupia, żeby, nie wiem, dobrze zdać maturę. Tak myślę, to jest ten tak zwany najważniejszy egzamin w życiu, który w ogóle nie jest ważny ani nie jest istotny, tak dla mnie. No fajnie, to sobie wymyśliłeś, fajnie. No. Teraz jeszcze sobie na to pytanie? Nie, teraz jeszcze będzie część trzecia wywiadu, czyli oni mogą zadać pytania. Fajnie, fajnie. Chociaż ja się też tych pytań boję, bo one są czasem tak zafiksowane, że to już jest koniec świata. Więc dobrze. Każdy zada pytanie. Szanowna publiczność, czy ktoś ma pytania do Sławków? Zgłaszać się, można zadawać pytania. To jest taki live, takie question and answers jak na Facebooku. To jest wasza chwila teraz. Co tam? Kozak w necie. Tutaj widać. Kozak w necie, no właśnie. Kiedy będziesz zdjęcia? No. Mogę podejść nawet z mikrofonem, żeby było was lepiej słychać, jeżeli chcecie. Ktoś coś? No fajnie będzie, zadaj ci pytanie, mogą być głupie. Płyta już jest w internetach, bo pytali cały czas. Spotify i tak dalej już jest. Nikt na razie. Ciuchy też już są. Macie muzykę, ciuchy i tak dalej. To wam wystarczy? Jeszcze Tinder. A wiesz co na końcu Tindera? Ty. Jesteś ostatnim bossem na Tinderze. Nie, Magda Gessler. Jak już całą część, to musisz masz walkę z bossem Magdą Gessler. Ja jestem po niej. Dobrze, nie macie żadnych pytań. Nic.